witajcie Tomaszki bardzo serdecznie razem z Katarinką. Witam Tomaszki bardzo serdecznie. Jesteśmy trochę chore, ale to nam nie przeszkodzi uczestnictwa w dzisiejszych zajęciach. Pójdziemy na zajęcia do nas tutaj na UWM i mamy dzisiaj jazdę konną w planie. Będziemy sobie jeździć na konikach, także jeśli wy przyjdziecie też na studia do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to też będziecie jeździć, dlatego warto się nad tym zastanowić. Także my idziemy, już przebrane, zobaczcie jak pięknie i idziemy wybierać konie, czyścić i jeździć. Odwrócisz się? O, okej. Okay. Chyba nie. Czemu zawsze jedziemy do konie? Moim koniem na dziś jest bajak. I bajak sobie z tego nic nie robi, że go przywiązałam. Jest ogromny, ale kary, więc piękny. Tutaj jest Dominika ze swoim super kucem. Jak on ma na imię? Lili? Cieszysz się? Tak, jest mój Little Tanner. Okej. Okay. A Kasia ma Belamina. Kasia, pokaż się! Jej nie widać, jest taka mała! On mnie tam sprawdzał. Za łatwo poszło, za łatwo.
I ruszyły! Wszystkie równo, ładnie, już na prowadzenie przesuwa się. Także poszła także Lady Joanna. Dzień dobry, koniki! Dzień dobry! Katarzyna ta się zaprzyjaźnia. O, to jest mój bajak! Fajny, nie? Bu. Koniki sobie. A zobacz, jaki brudny twój jest teraz, Dominika. Piękny jest, najpiękniejszy na świecie. Twoja jest wredna. Widziałaś, jak przed chwilą naskoczyła? Widziałaś, jak naskoczyła? Ty jesteś wredna. Widziałaś? Widziałaś, jak naskoczyła przed chwilą na innego konia? Mój konik jest kobietą. To jest mój psysek do mnie. Cześć, kochany kale koniu. I szybka teleportacja z Kasią do naszej stajni. Jesteśmy u Szupokiego. Idziemy po niego. Spojrzał na nas właśnie. I co? Wsiadamy. Kasia pewnie też wsiądzie sobie później. Nie? Następna. Trzymaj, Kasia, pokerka. Ty lubisz go. On jest taki grzeczny. No, także fajnie. Ogólnie fajnie było. Fajnie się jeździło. Było szybko. Bardzo wielko. Wielko. Zostałam takiego wielkiego ślązaka, który tak popierdzielał pokerek, wiesz? No i było szybko. Było szybko na Ślązaku, ale jednak wolę bardziej w sportowym typie konie. Ale fajne doświadczenie. Kasia chciała wam coś pokazać. Co to jest, Kasia? Tak chodzi pokój. A w domu ma nowe. Bo ja zapomniałam zabrać. Patrzcie. Ale zobacz, jak się dobrze trzymają. Ale opukane już były. Nie, no dobre są. Dobre są. Wytrzemy i są dobre. Ale jak one tu już nie, no dajcie znać, przecież jeszcze dadzą radę, nie? Dadzą. Piszcie w komentarzach. Wiecie, jaki jest mój największy problem? Że ja się za grubo dziś ubrałam, ale w swojej stajni mam bluzę na takie wypadki. Jeszcze jej nie używałam właśnie, ale jest bluza Questa. Założę sobie i będzie idealnie. O, pyk. Bo na tą kurtkę jest, powiem wam, za ciepło. O, no, różowy kołnierzyk, cyk. Jeszcze jej nie używałam, tej bluzy, jest nowa. O, tada! Poprawię sobie kitkę, zakładam kask i lecimy do Kasi. Dobra, powiem wam, że jednak swój to swój, na swojego dobrze usiąść, ale fajnie też się przejechać czasami na różnych innych koniach, żeby złapać trochę doświadczenia. I to jest zawsze takie coś nowego i możecie sobie różne wnioski powyciągać, także no na pewno nie żałuję, że wsiadłam. No w ogóle mieliśmy też jazdę chyba z 2 tygodnie temu również, ale ja wtedy nie wsiadłam, bo no kiepsko się czułam, a wiedziałam, że będę musiała jeszcze pojeździć pokera, ale u nas jest hala, to też inaczej. Natomiast no wtedy gorzej się czułam i nie wsiadłam. Szkoda, ale udało mi się dzisiaj i pewnie jeszcze uda mi się kilka razy pojeździć na tych zajęciach, więc fajnie, będę mogła sobie posprawdzać różne konie, ale tak jak mówię, co swój, to swój. A tam Katarina. Zobacz, jaki ma stołek ładny. A ty jesteś przygotowana, że ty dzisiaj będziesz jeździła na pokim? No, to jest tak. A zakusujesz? Nie wiem. A. Dawaj, Julka! Dawaj, skacz! Ale ja już widziałam ten rozbieg i zwątpienie.
Możecie jeszcze raz zrobić. Jeszcze raz? No. Spróbujemy tu, żeby się nie powtarzała ściana. On normalnie w dwóch paluszkach dzisiaj chodzi. Zobacz, no. Po prostu cudowny. Kasiula wsiadła na pokerka. Dzisiaj jej drugi koń do jazdy. Każda dzisiaj po dwa, nie ma, że boli. Kasia stwierdziła, że jeszcze nie będzie galopować, bo, znaczy kusować. No stwierdziła, że jak pokój będzie miał zrobione ząbki, to ewentualnie wtedy. Dobrze, kochani, myślę, że koników już starczy na dziś. Idę pokerka odprowadzić, dorzucę mu sianka i lecę do domku. Także mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Zostawcie lajeczka, subik, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć, pa!